Bartoszek Jędrasik walczy z SMA, rdzeniowym zanikiem mięśni. Lekarstwem jest terapia genowa, która kosztuje ponad 10 milionów złotych. Bartoszek, którego mama pochodzi z Otoki w gminie Łoniów w województwie świętokrzyskim, urodził się 23 maja 2021 roku w Holandii. Tam też przebywał z rodzicami do ukończenia przez niego pierwszego roku życia. Kiedy przyjechaliśmy do Polski na jego właśnie chrzest i urodzinki, Bartoszek coraz bardziej źle się czuł. Widziałam, że po prostu dziecko nie ma siły. Wszyscy mówili, nawet lekarze w Holandii, że ma czas do 14 miesiąca, żeby stanąć na nóżki. Jednak te nóżki były coraz bardziej wiotkie. Całe ciało odmawiało tak jakby posłuszeństwa. Umiejętności, które nabył, po prostu tracił z dnia na dzień. W dzień urodzin pobrałam mu krew z paluszka i wysłałam do laboratorium w Warszawie. Dwa tygodnie po pierwszych urodzinach przyszła diagnoza. Rdzeniowy zanik mięśni, czyli SMA typu drugiego. Śmiertelna choroba, która powoduje, że umierają mięśnie odpowiedzialne za poruszanie się, przełykanie, mówienie oraz samodzielne oddychanie. Bartoszek obecnie dostaje lek, który jest refundowany w Polsce, tak zwaną spinrazę. Zastrzyk w rdzeń kręgowy, który wspomaga produkcję mięśni i niweluje postęp choroby. Niestety trzeba przyjmować go do końca życia. Z Bartoszkiem wróciłam do Polski, ponieważ rehabilitacja w Holandii nie spełnia naszych oczekiwań. W Polsce wygląda to zupełnie inaczej, lepiej i między podaniem spinrazy będę po prostu z Bartoszkiem przebywała w Polsce, będę go tutaj rehabilitowała, jeździła na turnusy. Mąż niestety nie może do nas dołączyć, ponieważ praca mu na to nie pozwala. Szansą na normalne życie i całkowite zatrzymanie SMA u Bartoszka jest terapia genowa. Niestety jej koszt to ponad 10 milionów złotych. To najdroższy lek świata, podawany jednorazowo wlewem dożylnym, którego zaletą jest szybkie działanie. Dziecko ma możliwość dzięki tej terapii genowej rozwijać się jak normalne, zdrowe dziecko, jak również jest szansa, że będzie po prostu normalnie chodził. Bartoszek ma teraz 14 miesięcy. Terapię genową można podać do 13,5 kg. Obecnie waży 10 kg. Czas jest bardzo ważny. Tak naprawdę jest to walka z czasem. Rodzice chłopca wierzą, że dzięki dobrym ludziom o wielkich sercach nawet tak ogromną kwotę uda się zebrać. Każda złotówka ma ogromną moc. Bartoszka można wspierać na Fundacji Się Pomagam, przez Fundację Serca dla Maluszka, również przez Dobry Klik. Klik nie kosztuje nas nic oprócz tego, że klikniemy w obrazek i pieniążki dla Bartoszka są przelewane automatycznie. Możemy wspierać również Bartoszka na jego grupie z licytacjami. Tam odbywają się bardzo fajne aukcje. Bartoszek jest moim bratem cudownym. Wyślij na niego SMS. Proszę o wysyłanie SMS-ów dla Bartoszka i płacenie pieniążków.